Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy w stajni. Jest godzina 18, piątek. No i dzisiaj co w planach? Zgonienie owiec. Zaraz idę po nie do pola, do sąsiada, do capa i do owcy. Pójdziemy dać im siana. No i co? Dla owiec wszystko naszykowane na noc. Woda, kukurydza z owsem, tutaj też. Teraz dołożyłem im jeszcze jedno korytko na kukurydzę i na owiec, bo jest 7 sztuk i one się tu tak za bardzo nie mieszczą do koryta, przepychają się, więc dołożyłem tu korytko i 2-3 sztuki pójdą tu i reszta sobie na spokojnie tu będą jadły. No, więc z tym tak to wygląda. No i co? Pełny paśnik siana już też na noc na nie czeka, więc wszystko praktycznie gotowe. No, więc dobra, teraz jeszcze na szybko kurą wezmę, też na wieczór sypnę tam zboża i paszy. Nie mam tu kurde żadnego pod ręką małego wiaderka, więc tak jakoś sobie będę musiał poradzić. Dobra, pójdę szybko to wysypać i sypniemy jej to tu i jeszcze łopatkę zboża na szybko też weźmiemy. Aha, jeszcze jedna sprawa. Wczoraj pod wieczór wyrzucałem oborny, gdzieś tak 17 i mają już świeżo pościelone. Wczoraj na wieczór miały pościelone, no i już mają suchutko. Trochę tego obornika się tu naskładało, ale ten obornik nie wywoziłem do pola, bo wczoraj cały dzień padało, na wieczór tak samo, więc to źle było wozić po prostu. No, a tutaj jak widzicie znowu błoto, trochę pościeliłem słomą, żeby za bardzo bajoro się nie robiło. No i tak wygląda ten okrąg. Tutaj jest wrzucony cały obornik od owiec. Trochę go było, ale to na spokojnie ulegnie się, ubije, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. No, dobra, ja teraz już przymykam kury, otwieram sobie tu bramkę i idziemy po owce. Jak mówiłem, jeszcze podejdę tu z sianem do sąsiada owcy i do capa. Cap jest tam przypięty na powrózku. No idź, żeś mi nie uciekła. Ona za mną pójdzie. Tam chwilę postoi. Zaraz tam przyleci, jak zobaczy, że przy capie coś gmeram. To ona sobie tu przyleci. No. Pierwsze przepnę capa. Trochę dalej, codziennie go przepinam, siana tu mu sypniemy gdzieś, o tutaj wysypiemy, owce moje się już tam drą, bo już chcą iść do stajni, zaraz idziemy, tylko tu porobimy przy capie i przy owcy. No, dobra, owieczka już tu sobie je. Teraz jeszcze zabiorę wodę od capa i tam im dam pod siano. A śmierdzi od capa jak, nie wiem, sika po sobie. To czuć wszystko.
Dobra, wodę tu damy gdzieś. No. Tak wygląda capek. Ładny. To jest podobno jakiś rasowy, ale mówił mi sąsiad tą rasę, ale już zapomniałem. Dobra, bierzemy go. Powrózek. Pozwolę mu do siana dojść, żeby zobaczyć, dokąd łańcuch starczy. Żeby miał też jak wejść pod krzaki i się schronić przed deszczem, jakby padało. Dobra, wbijamy to tu. On jest na łańcuchu, bo ucieka co chwila poza zagrodzenie, więc musi być na łańcuchu przypięty, bo szkoda, żeby go coś tam w nocy dorwało, jak wyjdzie. No, tak wygląda ta para, owieczka i capek. No, dobra, lecimy do owiec. Jesteśmy już u owiec. Widać, owce już tańcują przy bramce. Tu jest Gucio. Tryk. No i tak, jeszcze jedna sprawa. Nowa owieczka ta. Prosiłem, żebyście podawali pod poprzednim odcinkiem z nowego nabytku propozycje na imiona. Były trzy propozycje. No i te trzy propozycje podam w poście na społeczności, na kanale. I tam będziecie mogli głosować na jedno z nich. Więc zapraszam. No i co, owieczka już zaaklimatyzowała się. Już tak ode mnie nie ucieka. Przyzwyczaiła się. Z owcami od razu można powiedzieć, że złapała sztamę. Bo ani się nie biły, ani się nie przeganiały. Po prostu tam może było z kilka szturchnięć i ustalona hierarchia od razu była. No i tam ją capek trochę męczył, bo ganiał za nią. Ale ona jest najprawdopodobniej kotna. Jest to pierwiastka. Pierwszy raz była zakocona też baranem Berbedosem. Więc fajnie. No. Dobra, zaraz zanim je weźmiemy, to jeszcze mam jedną rzecz, tu pójdę pokazać. Bo mówiłem tam w któryś odcinkach, że będę obsypywał maliny trotami. No i właśnie to zrobiłem, nie było czasu tego nagrywać. Weszło tam, z tego co pamiętam, 12 worków takich wielkich po zbożu trotów. No i tak to wygląda mniej więcej. O, maliny są tu posadzone w rządkach. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządków. No i tu jeszcze jest niecały szósty. Brakło mi trochę sadzonek. A to na drugi rok. Bo tu jeszcze na jesień trzeba będzie obciąć te maliny. Tylko czekam, aż reszta na krzaku dojrzeje, opadnie i rozsieją się. A po co obsypywałem to? Dlatego, że po prostu obsypane maliny nie zarastają. Te maliny, które spadną na rozsianie się, to one spokojnie wzejdą. A po prostu to zielsko spod spodu nie będzie tak szybko wybijało, nie będzie tak szybko zarastało. Nie później jak tu elegancko całe się rozsieje, a może to będzie za rok, za dwa, to po prostu będę wykaszarką takie rządki robił. Że tu będzie rządek, tu, tu i tak po prostu, żeby było dobrze pomiędzy tym chodzić. No, więc mniej więcej tak to wygląda. No. Dobra, to lecimy teraz. Już się ściemnia. Idziemy zamykać owce. Pomału. One jak wypuszczę, lecą prosto do stajenki. Już są tak nauczone. Ale zobaczycie, że one nie uciekną dalej, bo tam powinna być bramka otwarta w stajni. Zawsze otwieram i one prosto do stajni wlatują. Ale jak nie jest bramka otwarta, to one i tak stoją przy tej bramce i czekają, aż im otworzę. No. Więc dobra. Otwieramy, bierzemy badyla
i idziemy. Zobaczycie, jak wydrą. No i poszły. I one się tam zatrzymią przy bramce i będą czekały. Teraz może być trochę ciemniej, no bo już jest praktycznie wieczór, więc no nie ma się co dziwić. No dobra, zaraz tam dojdziemy, one jeszcze tu chwilę postoją, poskubią trawę i już, o widzę, lecą z powrotem tam i będą sobie tam spokojnie stały obok bramki, będą czekały, aż je wpuszczę. Zaraz tam dojdziemy. Zawsze im tak klaszczę i one podchodzą pod bramkę. No już praktycznie jesteśmy. Taki nieduży kawałek jest od pola do stajenki, więc nie rozłączałem się. No widzicie, one na spokojnie sobie stoją przy bramce, czekają, jeszcze coś tam skubną. O, teraz fajnie widać, jak Gucio wyrósł. O, zobaczcie, stoją elegancko przy bramce. Próbuję zdjęcie zrobić, ale cały czas w ruchu są. No, dobra. I teraz zobaczcie, otwieram bramkę i one se wlatują. I prosto do stajni, bo wiedzą, że tam jest zboże, to prosto tam wlatują. Dobra, tu zamykamy na kutkę. I idę wam pokazać jeszcze, jak one sobie tam już radzą i siedzą w środku. Dobra, wiaderko tutaj, tak jedną ręką, to nie robota. Dobra, wchodzimy. Jest, jest, dobra, sobie przymknę. No i owce już siedzą w stajni. I pałaszują już zboże. Teraz już jest ciemno w stajni, więc nie za dobrze je widać, ale myślę, że będzie git. Dobra, więc to na dziś tyle w filmiku. Jeżeli się podobało, tradycyjnie zostawcie łapeczkę. Lecimy po 3000 subskrypcji. Co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.